Od momentu ogłoszenia epidemii dżumy dla wszystkich mieszkańców sprawa była oczywista, ale mimo zaskoczenia i niepokoju każdy nadal robił co do niego należy, jak mógł i na swoim zwykłym miejscu. Obywatele zrozumieli, że znaleźli się w jednym worku i jakoś trzeba się urządzić. Bramy miasta zostały zamknięte i dla wielu oznaczało to rozłąkę z bliską osobą. Rozłączeni zostali matki dzieci, małżeństwa, kochankowie, wszyscy, którzy w ciągu kilku dni opuścili miasto, sądząc, że niebawem wrócą. Jednak zostali oddaleni od siebie bez ratunku. Zamknięcie nastąpiło kilka godzin przed ogłoszeniem. Na prefekturę natarł tłum petentów, prosząc o rozpatrzenie indywidualnych sytuacji, ale nie było żadnych kompromisów. Nawet korespondencja była zakazana. W pierwszych dniach epidemii niektórym udało się przekazać list za pośrednictwem wartowników na posterunkach, ale kiedy oni stali się świadomi zagrożenia, nie chcieli już brać na siebie takiej odpowiedzialności. Rozmowy telefoniczne, początkowo dozwolone, wywołały przeciążenie linii, więc ograniczono je tylko do spraw pilnych. Jedynym ratunkiem stał się telegram, ale trzeba było ograniczyć się do 10 słów. Po kilku dniach, kiedy było jasne, że miasta nie można opuścić, zapytano prefekturę, czy do miasta mogą wrócić ludzie, którzy opuścili je przed epidemią. Na to wyrażono zgodę, ale ktoś, kto zdecydował się wrócić, musiał już pozostać w mieście, więc była to droga w jedną stronę. Początkowo kilka rodzin lekceważyło zagrożenie i proponowało bliskim, aby wrócili. Jednak więźniowie dżumy szybko zrozumieli, na jakie niebezpieczeństwo narażają bliskich, więc postanowili znosić tę rozłąkę. Podczas największego nasilenia jedynie żona doktora Castella odważyła się wrócić. Nie było to idealne małżeństwo, a jednak rozłąka sprawiła, że uświadomili sobie, że nie potrafią żyć bez siebie. Uczucia ludzkie okazały się silniejsze od strachu przed śmiercią pełną tortur. Ludzie cierpieli podwójnie z powodu epidemii oraz rozłąki z bliskimi. Uczucia nabierały nowego wymiaru. Mężowie, którzy do tej pory mieli zaufanie do swoich kobiet, nagle stawali się zazdrośni. Ci, którzy uważali się za lekko duchów, teraz odnajdywali stałość. Ta rozłąka ludzi, brutalna, bez możliwej do przewidzenia przyszłości, zbijała z tropu. Mieli teraz dużo wolnego czasu, ograniczoną możliwość poruszania się, więc wspominali ukochane osoby i tęsknili jeszcze bardziej. Pierwszą rzeczą, jaką przyniosła dżuma, było wygnanie. Ludzie przestali obliczać czas rozłąki. Choroba mogła trwać pół roku lub dłużej. Perspektywa tak długiej rozłąki była przytłaczająca, więc postanowili nie myśleć o terminie wyzwolenia. Zniecierpliwieni teraźniejszością, wrogowie przeszłości, pozbawieni przyszłości. Była też druga grupa osób, jak dziennikarz Rampart, który został więźniem miasta i tęsknił nie tylko za ukochaną, ale też za swoim krajem. Ludzie pogrążeni w cierpieniu serca z powodu rozłąki z ukochaną osobą byli tak zajęci tym uczuciem, że nie myśleli o dżumie i nie panikowali jak pozostali. Ludzie nie godzili się na chorobę. Byli wrażliwi na to, co naruszyło ich przyzwyczajenia i godziło w interesy. Mieli pretensje do administracji, domagali się pewnej elastyczności. Agencja InfDoc otrzymała oficjalne statystyki choroby i umieszczała je w cotygodniowych komunikatach. Ale liczby też nie od razu przemówiły do rozsądku. W trzecim tygodniu podano, że zmarło 302 ludzi, ale ludzie nie wiedzieli, ile w tygodniu umierało do tej pory. Zresztą może nie wszyscy umarli z powodu dżumy. Miasto miało 200 tysięcy mieszkańców. Nie wiedziano, czy ta proporcja zgonów jest normalna. Brakowało porównania. Dopiero z czasem, stwierdzając wzrost liczby zgonów, opinia publiczna uświadomiła sobie prawdę. Piąty tydzień dał 321 ofiar, a szósty tydzień 345. Wzrost nie był znaczący, więc obywatele sądzili, że zjawisko jest przykre, ale z pewnością przejściowe. Nadal spotkali się w kawiarniach.
Pod koniec miesiąca prefekt wprowadził nowe obostrzenia. Ograniczono żywność i benzynę. Zalecano oszczędzanie prądu. Sklepy z towarami luksusowymi zamykano, w pozostałych były braki. Ludzie więcej przemieszczali się na piechotę, więc ruch na ulicach był większy. Na razie ludzie nie byli bezrobotni, mieli urlopy. Przesiadywali w kawiarniach. Kina korzystały z tego powszechnego urlopu i robiły wielkie interesy. Jednak urwała im się łączność z filmami krążącymi w departamencie i po 2 tygodniach wyświetlały wciąż ten sam film. Mimo to ich dochody nie zmniejszały się. Kawiarnie były dobrze zaopatrzone w trunki. Oran słynął z handlu winem, więc były w stanie obsłużyć swoich klientów. Ludzie pili dużo. Nawet jedna kawiarnia umieściła wywieszkę „Alkohol zdrowiu sprzyja, zabija bakcyla”. To umocniło przekonanie ludzi, że alkohol chroni przed chorobami zakaźnymi. Dr Ryu 2 dni po zamknięciu bram spotkał Cotarda, który był bardzo zadowolony i stwierdził, że nie ma potrzeby, aby dżuma teraz się cofała, bo wszystko przewróci się do góry nogami. Cotard miał wiele historyjek związanych z dżumą, prawdziwych jak i fikcyjnych. Opowiedział na przykład, że człowiek z objawami dżumy wybiegł z mieszkania i rzucił się na ulicy na pierwszą spotkaną kobietę. Objął ją i krzyczał, że ma dżumę. Joseph Grant odwiedził doktora Ryu. Spostrzegł fotografię jego żony, więc lekarz wyjaśnił, że leczy się poza miastem. Grant stwierdził, że jest to szansa i po raz pierwszy zaczął się płynnie wyrażać. Zwierzał się, że ożenił się bardzo młodo z dziewczyną z sąsiedztwa. Przerwał studia i wziął posadę. Pracował dużo, przez co był zmęczony i przestał okazywać żonie uczucia. Po latach żona Joan odeszła. Nie mogła dłużej znieść tego milczenia podczas kolacji i braku namiętności. Chciał napisać do niej list, usprawiedliwić się. Nie mógł znaleźć odpowiednich słów. Grant był o 1000 mil od dżumy. Doktor Ryu wieczorem posłał telegram do żony, że miasto zamknięte, że ma się dobrze, żeby dbała o siebie. 3 tygodnie po zamknięciu bram do Ryu przyszedł młody człowiek, ale doktor go nie rozpoznał w pierwszej chwili. Był to dziennikarz Raymond Rambert, który wcześniej prosił o informacje o warunkach życia Arabów. Dziennikarz prosił o pomoc. W Paryżu zostawił żonę, mógł jej wysłać jedynie telegram, że u niego wszystko w porządku. Dostał się do dyrektora gabinetu prefektury i prosił o zezwolenie na opuszczenie miasta, nawet jeśli będzie musiał odbyć kwarantannę. Odmówiono mu. Doktor próbował pocieszyć się Ramberta, że wszystko ma dobre strony, że może teraz napisać ciekawy reportaż i trzeba mieć nadzieję, że epidemia nie potrwa zbyt długo. Na bulwarach w centrum miasta nie było tłumów jak zazwyczaj. Przechodni nie uśmiechali się. To pewnie skutek komunikatu Invdoc, który przypadał na ten dzień. Po 24 godzinach obywatele znów odzyskają nadzieję, ale póki co liczby są świeżo w pamięci. Rambert poprosił doktora Ryu o zaświadczenie, że jest zdrowy. Może to pomoże w opuszczeniu miasta. Doktor powiedział, że rozumie młodego człowieka, że tęskni za kobietą i swoim krajem, ale on nie może wydać zaświadczenia, bo nie wie, czy nie ma tej choroby. Poza tym, od momentu wydania zaświadczenia do opuszczenia miasta może się zarazić. Zresztą na nic mu się takie zaświadczenie nie przyda. Bezwzględnie nie wypuszczą nikogo z miasta. Rambert był rozgoryczony. Powiedział, że i tak opuści miasto. Doktor przemawia językiem rozsądku. Dla niego miłość i rozłąka to abstrakcja. Nic go nie obchodzi. Doktor Ryu poprosił, żeby się na niego nie gniewał. On po prostu nie może tego zrobić. Doktor Ryu kierował szpitalem pomocniczym. Były otwarte już 3 takie szpitale. Sala rekreacyjna szkoły mieściła 500 łóżek i wszystkie niemal były zajęte. Do domu wracał późno w nocy. Ręce mu drżały, był zdenerwowany tą sytuacją. Nie był nawet zmęczony, był silny i odporny. Jednak nie mógł znieść wizyt u pacjentów, bo kiedy była diagnoza i konieczność zawiezienia chorego do szpitala, ludzie wiedzieli, że mogą ukochanej osoby już nie zobaczyć. Oczywiście czuł litość, ale musiał robić swoje. Ambulans przyjeżdżał, sąsiedzi się rozglądali,
potem zaczynały się walki, łzy, przekonywania. Początkowo doktor po telefonie opuszczał chorego, ale teraz już czekał na ambulans, bo rodzina nie pozwalała zabrać chorego. Woleli zostać twarzą w twarz z dżumą, niż rozstać się z bliską osobą. Do akcji musiała wkraczać policja oraz wojsko i zabierać chorego siłą. Przez pierwszych kilka tygodni doktor czekał, aż karetka przyjedzie. Później towarzyszył mu inspektor wolontariusz, więc Ryu mógł biec od jednego chorego do drugiego. Matki, widząc zmiany na ciele swoich dzieci, płakały i krzyczały. To były niekończące się, abstrakcyjne sceny. Ryu się zmieniał. Ta monotonia zdarzeń sprawiała, że czuł trudną obojętność. Okazywanie litości było męczące, jeśli ta litość była bezużyteczna. Dżuma wyznaczała bieg życia w mieście przez długi czas. Na przykładzie Ramberta lekarz mógł śledzić walkę pomiędzy szczęściem jednostki a abstrakcjami dżumy. Władze kościelne zorganizowały tydzień wspólnych modlitw. Ojciec Pan Lu, powszechnie szanowany, wygłosił kazanie, na które przybyła liczna rzesza. Nie dlatego, że Orańczycy byli szczególnie pobożni. Do tej pory w niedzielę rano wiele osób kąpało się w morzu. Teraz port zamknięty, a kąpiele zakazane. Więc częściowo z braku innych atrakcji, ale też dlatego, że byli w szczególnym stanie ducha. Byli przerażeni, ale nie zrozpaczeni. Dżuma traktowali jako nieprzyjemnego gościa i czekali, aż odejdzie z myślą, że ich ominie. Dżuma jeszcze nie pokazała im się w pełnej okazałości. Przez cały tydzień katedra była wypełniona wiernymi. W niedzielę ojciec Pana Lu wygłosił mowę, że mieszkańcy sami sobie zasłużyli na chorobę. Powołał się na pierwszą plagę w historii, kiedy to dżuma zmusiła faraona Egiptu, aby padł na kolana. Odwiecznie sprzeciwiał się zamiarom Boga, więc była to kara, jaka spotkała nieprzyjaciół Boga. Całe audytorium padło na kolana. Ojciec kontynuował, że słoma zostanie oddzielona od ziarna, że sprawiedliwi mogą być spokojni, ale niech drżą źli. Tego nieszczęścia chciał Bóg. Pan Lu mówił oskarżycielsko, że nastała chwila zastanowienia. Dżuma przychodzi do wszystkich miast grzechu, odkąd istnieje historia ludzka. Ale nawet ta plaga, która was zabija, uszlachetnia was i wskazuje drogę. Od tego wykładu w mieście pojawił się strach dość powszechny i głęboki. Kilka dni po tym kazaniu, kiedy dr Ryu spacerował z Grantem, spotkali po drodze dziwnego człowieka. Kiwał się, stojąc w miejscu. Doktor niechcący go potrącił i w tym momencie zapalono światło na ulicy. Mężczyzna zaczął się śmiać bezgłośnie i miał zamknięte oczy. Doktor powiedział do Granta, że w mieście będzie więcej wariatów. Poszli do kawiarni. Grant wypił mocny alkohol i dość płynnie powiedział, że chciałby, aby jego rękopis trafił do wydawcy, a ten po przeczytaniu, żeby powiedział: panowie, kapelusze z głów. Z dalszych opowieści Granta doktor zrozumiał tylko, że dzieło liczy już wiele stron i autor z bolesnym trudem doprowadza je do doskonałości. Ale nie słuchał uważnie, ponieważ nadsłuchiwał tajemniczego zgiełku dżumy. Wydawało się jemu, że noc pełna jest jęków. Grant zaprosił do siebie doktora Ryu. Na stole leżały papiery i było to właśnie dzieło, o którym Grant opowiadał. Było to właściwie jedno zdanie, nad którym wciąż pracował. Szkic, który udoskonalał. Doktor cały czas słyszał straszliwe wycie, jakie miasto tłumiło w nocy. Ale poprosił przyjaciela, aby przeczytał to zdanie. Brzmiało ono: w piękny poranek majowy wytworna Amazonka, siedząca na wspaniałej kasztance, jechała kwitnącymi alejami lasku bulońskiego. Grant zapytał, co sądzi na ten temat. Doktor odpowiedział, że początek budzi w nim chęć poznania dalszego ciągu. Dla Granta była to zła odpowiedź. Uderzył dłonią w papiery. On potrafi dokładnie oddać obraz, jaki ma w wyobraźni i nada rytm tej przejażdżce kłusem i wtedy reszta stanie się łatwiejsza. Usłyszeli ludzi biegnących ulicą. Niektórzy tracili głowę wśród upału i dżumy i próbowali uciec z miasta.
Rambert też próbował opuścić miasto, ale starał się to zrobić drogą oficjalną. Uważał, że upór w końcu zwycięży. Odwiedził wielu urzędników, ale żaden nie był w stanie pomóc. Argumentował, że jest obcy w Oranie, więc jego przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Dziennikarz wyczerpany był chodzeniem po urzędach, ale to przynajmniej odwracało jego uwagę od rozwoju dżumy. Dni upływały szybciej. Raz miał nadzieję, kiedy otrzymał ankietę do wypełnienia, a w niej pytano o tożsamość, sytuację rodzinną, środki utrzymania. Chłopak sądził, że robią spis osób, które mogą odesłać do ich stałych miejsc zamieszkania. Ale dowiedział się w końcu, że te informacje zbierane są na wypadek, gdyby zachorował i umarł, żeby wiedzieli, kogo poinformować i jak naliczyć koszty leczenia. Mimo trwającej epidemii urzędy pracowały nadal. Nastał czas odrętwienia dla dziennikarza. Odwiedził już wszelkie możliwe urzędy. Teraz błąkał się od kawiarni do kawiarni. Czas spędzał też na dworcu. Wejście na perony było zabronione, ale mógł przebywać w poczekalni, gdzie było chłodno i gdzie schronienia przed upałem szukali też żebracy. Już nie bronił się przed rozpaczą. Koniec czerwca. Rozpoczęły się upały. Pierwsze upały zbiegły się z gwałtownym wzrostem liczby ofiar, która wynosiła 700 tygodniowo. Z domów dochodziły jęki, ale już nie budziło to niczyjej ciekawości. Ludzie obojętnie przechodzili obok. Tłok przy bramach zmusił żandarmów do użycia broni. Rząd obawiał się buntu ludzi, ponieważ ich niezadowolenie wciąż rosło. Patrole krążyły po mieście. Zabijano psy i koty, które mogły przenosić pchły. Ludzie wiedzieli, że upały sprzyjają rozwojowi epidemii. Lato nie było już czasem przyjemnym, kiedy młodzież kąpała się w morzu i spędzała czas na plaży. Taru opisywał obraz życia i rozwój dżumy. Radio nie podawało już liczby zmarłych tygodniowej, a dzienną, sądząc, że przechytrzy mieszkańców, bo 92 czy 107 brzmi mniej groźnie niż 910. Staruszek od kotów przeżywał tragedię. Zwierzęta zostały zabite. Czekał, darł kartki papieru, ale żaden kot nie pojawiał się. Był zaniepokojony i smutny. Po tygodniu zrezygnował z wychodzenia na balkon. Jego okna były zamknięte. Kiedy Taru wracał wieczorami do hotelu, to spotykał nocnego stróża, który nieustannie przypominał, że przepowiedział nieszczęście. Tylko że wówczas mówił o trzęsieniu ziemi. Dyrektor hotelu był zmartwiony. Początkowo goście zamknięci w mieście przebywali w hotelu, ale kiedy epidemia się przedłużała, woleli zamieszkać u przyjaciół. Taru był jednym z nielicznych gości i dyrektor powtarzał, że gdyby nie to, że chciałby świadczyć uprzejmość ostatnim klientom, to już dawno zamknąłby hotel. Dżuma była ruiną turystyki. Po krótkiej nieobecności zjawił się w restauracji pan Oton, sowa. Tym razem bez żony, jedynie w towarzystwie dwóch tresowanych pudli, swoich dzieci. Żona przechodziła kwarantannę po tym, jak zajmowała się matką, która zmarła na dżumę. Dla dyrektora hotelu był to podejrzany osobnik. Pan Otto nie zmienił się z powodu dżumy. Nadal był dystyngowany i nieuprzejmy dla swoich dzieci. Zmienił się tylko jego syn. Taru odwiedził starego astmatyka. Ten miał dwa garnki grochu i z ich pomocą odmierzał czas. Jak tylko wstał, to pusty garnek napełniał ziarenko po ziarenku, uważnym i regularnym ruchem. Po 15 garkach był czas na przekąskę. To proste, on nie potrzebuje zegarka. Był kramarzem, dożył 75 lat. Nic go naprawdę nie interesowało, ani praca, ani kobieta, ani przyjaciela, ani muzyka. Miasto opuścił tylko jeden raz. Prowadził zamknięte życie i jego poglądy religijne były sprzeczne. Powstał nowy dziennik, Kurier Epidemii, który miał dostarczać obiektywnych informacji na temat dżumy. Sprzedawcy gazet sprzedają najpierw ludziom ustawionym w kolejce do sklepu godzinę przed jego otwarciem. Potem w tramwajach, które są przepełnione, bo to jedyne środki transportu. Ludzie odwracają się do siebie tyłem, aby uniknąć zakażenia. Często wybuchają sceny, które są spowodowane chronicznie złym humorem.
otwierają się pierwsze lokale z napisami „Nie ma kawy” lub „Przynieś swój cukier”. W południe zapełniają się restauracje. Ci, którzy nie znaleźli miejsca, czekają w kolejce przy drzwiach. Restauracje są przepełnione, ponieważ upraszczają problem zaopatrzenia się w żywność. Ale goście boją się zarazy, więc dokładnie wycierają naczynia. Pojawiają się napisy: „Tu myje się naczynia wrzątkiem”. Wieczorami ludzie wychodzą na ulicę. Szukają miłosnych uniesień. Póki wierzyli, że dżuma to choroba jak wszystkie inne, religia była na swoim miejscu. Ale kiedy zobaczyli, że to rzecz poważna, przypomnieli sobie o rozkoszy. Pani Ryu martwiła się o swojego syna. Jej spojrzenie było pełne czułości. Bernard spytał, czy się nie obawia dżuma. W jej wieku nie zna się wielkich obaw. Matka spytała, czy dzisiejszy dzień był niedobry. Odpowiedział, że tak jak zazwyczaj. To znaczy, nowe serum z Paryża nie było tak skuteczne. Statystyki poszły w górę. Szczepienia z serum można było zrobić tylko rodzinom dotkniętym już chorobą. Trzeba było ogromnej produkcji, aby upowszechnić stosowanie serum. Dymienice nie otwierały się przy nakłuciu, twardniały i torturowały chorych. Zanotowano nową formę epidemii – dżumę płucną. Taru prosił doktora Ryu o spotkanie. Później wspomina o nim w swoich notatkach. Taru miał plan organizacji ochotniczych oddziałów sanitarnych. Prosił o upoważnienie, aby mógł się tym zająć. Bo prefektura i administracja nie działają jak należy. Ryu ucieszył się i powiedział, że postara się załatwić zgodę prefektury. Tylko czy jest świadomy, że ta praca może skończyć się śmiercią? Taru zapytał, co doktor sądzi na temat kazania ojca Panelu. Odpowiedział, że nie wierzy w ideę kary. Taru zapytał jeszcze, czy podobnie jak ojciec Panelu uważa, że dżuma ma swoje dobre strony, że otwiera oczy i zmusza do myślenia. Doktor Ryu odparł, że jak każda choroba, ale nie można się na nią godzić, widząc ile przynosi cierpień. Taru zapytał jeszcze, czy doktor wierzy w Boga. Nie wierzy, ale nie ma to znaczenia. Ojciec Panelu jest człowiekiem nauki. Nie widział dostatecznie śmierci, dlatego mówi w imieniu jakiejś prawdy. Ale najskromniejszy ksiądz wiejski, jeśli słyszał oddech umierającego, myśli podobnie do niego. Będzie próbował leczyć, zanim zechce udowodnić doskonałość nieszczęścia. Taru zapytał jeszcze, dlaczego okazuje tyle poświęcenia, skoro nie wierzy w Boga. Doktor, jeśli wierzyłby w Boga, to przestałby leczyć. Zostawiłby tą troskę jemu. Ryu nie wie, co go czeka i co nastąpi po tym wszystkim. Na razie są chorzy i trzeba ich leczyć. To jest priorytet. Są ludzie, którzy się nie godzą na śmierć. On takich widział i nigdy się do tego nie przyzwyczai. Doktor powiedział, że wybiera się do jednego pacjenta i Taru zaproponował, że pójdzie z nim. Doktor zalecił Taru, aby jutro przyszedł do szpitala na szczepienie. Ale niech ma świadomość, że ma jedną szansę na trzy, że wyjdzie z tego cały. Według Taru te obliczenia nie miały sensu, bo przed 100 laty epidemia zabiła wszystkich mieszkańców w pewnym perskim mieście, prócz człowieka, który mył trupy i ani na chwilę nie zaprzestał swojej pracy. Nazajutrz Taru wziął się do pracy i zabrał grupę. Te formacje pomagały obywatelom lepiej poznać dżumę i przekonać ich, że skoro choroba jest faktem, to trzeba zrobić wszystko, żeby ją zwalczyć. Narrator jednak nie przypisywał zbyt wielkich zasług tym wolontariuszom. Mimo, że narażali swoje życie, to jednak nie będzie opiewał ich roli i bohaterstwa. W tej sytuacji nie należało tak postąpić, bo była to sprawa wszystkich. Celem było nie pozwolić na śmierć jak największej liczbie osób. Dlatego dr Castel intensywnie pracował nad stworzeniem serum na miejscu z materiałów, jakie posiadał. Mieli nadzieję, że surowica z hodowli mikroba na miejscu będzie bardziej skuteczna niż ta przywieziona z zewnątrz, bo jednak baksyl nieco się różni. Część drużyny zorganizowanej przez Taru zajmowała się pracami zapobiegawczymi w przeludnionych dzielnicach. Wprowadzali konieczną higienę, liczyli ile jeszcze jest niezdezynfekowanych strychów i piwnic. Druga część towarzyszyła doktorowi podczas wizyt u chorych i pomagała w transporcie. To wszystko wymagało rejestracji i statystyk,
którymi zajął się Grant. Był teraz czymś w rodzaju sekretarza formacji sanitarnych. Chętnie wykonywał tą pracę. Wieczorami zwierzał się doktorowi Ryu i Taru ze swoich prób pisarskich. Nieco zmienił pierwsze zdanie, nad którym niezmiennie pracował. Zamiast wytworna amazonka użył słowa smukła amazonka. Uważał, że słowo to jest bardziej konkretne. Inne wyrazy też próbował zmienić, aby bardziej oddawały obraz, jaki chce przekazać. Czasami tak był zaangażowany w pracę nad tym zdaniem, że zaniedbywał obowiązki. Szef biura zwrócił mu surowo uwagę. Grant był zmęczony ciągłym poszukiwaniem i zastępowaniem słów. Pochłaniało go to do reszty. Narrator uważa, że Grant, który był nieefektywny i skromny, przy tym miał swój śmieszny ideał, jest jedyną osobą, którą w tym opowiadaniu można nazwać bohaterem. W gazetach można było przeczytać słowa otuchy, które świat przekazywał Oranowi. W radio również można było usłyszeć pełne podziwu czy litości komentarze. Nie była to troskliwość udawana, ale przekazywana językiem konwencjonalnym, a to nie oddawało tego, co ludzie faktycznie tam przeżywali. Braterskie głosy z różnych zakątków świata próbowały niezręcznie wyrazić swoją solidarność, a przy tym niemoc. Ciężko dzielić cierpienie, którego się nie widzi. Dziennikarz Rambert walczył, nie chcąc dopuścić, aby dżuma wzięła nad nim górę. Kiedy był pewny, że oficjalne starania o opuszczenie miasta nic nie dają, spróbował innych środków. Zaczął od kelnerów, którzy wiedzą wszystko. Oni jednak powiedzieli o straszliwych karach za nielegalną próbę opuszczenia miasta. Dopiero Cotard nieco mu pomógł. Cotard przemycał słabej jakości alkohol i tytoń i dzięki odsprzedaży gromadził małą fortunkę. Jemu dobrze było w Oranie podczas epidemii, nie chciał opuszczać miasta. Zaprowadził go do kawiarni i spytał kelnera o niejakiego Grację. Kelner odparł, że nie było go tutaj od kilku dni, ale niech przyjdą wieczorem, on po niego pośle. Kelner zapytał, czy ten pan również zajmuje się interesami. Cotard odparł, że tak. Później, na osobności, Rambert spytał, o jakie interesy chodzi. Cotard powiedział, że kontrabandę, przewożenie towaru przez bramy miasta i odsprzedaż po wysokich cenach. Wieczorem pojawił się Gracja. Wypili trzy kolejki, po czym Gracja zaproponował, aby się przeszli. Zapytał, co chcą od niego. Cotard wyjaśnił, że chodzi o Ramberta i jego wyjście z miasta. Gracja pytał Cotarda, po co i jaki ma zawód. Kiedy usłyszał, że jest dziennikarzem, to powiedział, że ci ludzie lubią dużo gadać, ale Cotard zapewnił, że to przyjaciel. Gracja powiedział, że to będzie kosztowało i żeby jutro o 11 stawił się przy urzędzie celnym. Rambert dziękował Cotardowi za pomoc. Następnego dnia Rambert i Cotard pojawili się gdzie trzeba. Przejeżdżał obok samochód doktora Ryu, prowadził Taru. Doktor siedział obok kierownicy. Taru odezwał się do Ramberta, że się znają, bo mieszkają w tym samym hotelu. Zaproponował, że podrzuci go do miasta. Rambert podziękował, ponieważ był umówiony. W ich stronę zmierzał się sędzia śledczy Oton. Taru spytał sędziego, czy przez dżumę ma więcej pracy. Ale on zajmował się tylko poważnymi sprawami. Nie ma czasu na przestępstwa mniejszej rangi. Oddalił się, a Cotard powiedział Rambertowi, że to wróg numer jeden. Przyszedł Gracja i powiedział tylko, że trzeba czekać. Przy bramie czekało wiele kobiet z koszykami jedzenia, które miały nadzieję przekazać chorym krewnym. Bramę strzegli uzbrojeni żołnierze. Pojawił się Raul, znajomy Gracji, który miał zająć się sprawą Ramberta. Raul powiedział, że da się to zrobić, ale będzie to kosztować 10 tysięcy franków. Rambert zgodził się. Raul zaprosił go jutro na obiad do restauracji. Rambert udał się następnego dnia do restauracji, gdzie czekał na niego Raul i jeszcze jeden mężczyzna. Powiedział, że skomunikują go z kim trzeba, pozna ich oddanych strażników, ale to oni muszą wybrać odpowiedni moment, więc dobrze, żeby kilka nocy u jednego z nich przenocował. Przyjaciel Raula, który miał końską twarz, powiedział, żeby spotkali się za dwa dni w przedsionku katedry. Rambert zauważył, że znów ma czekać dwa dni.
Raul wyjaśnił, że nie jest to tak prosta sprawa i muszą znaleźć ludzi. Do końca obiadu rozmawiali o piłce nożnej, bo okazało się, że koń, podobnie jak Rampart, pasjonuje się sportem. Dyskusję przerwało radio, mówiąc, że poprzedniego dnia na dżumę zmarło 137 ofiar. Nikt nie zareagował na ten komunikat. Na pożegnanie koń uścisnął dłoń Rampartowi i powiedział, że nazywa się Gonzales. Te dwa dni, które Rampart musiał przeczekać, dłużyły się w nieskończoność. Odwiedził doktora Ryu i powiedział mu o swoich poczynaniach. Rampart spytał, czy epidemia zbyt szybko się rozwija. Doktor stwierdził, że nawet nie tak szybko, ale brakuje im materiałów i ludzi. Co prawda przyjechało z zewnątrz 110 lekarzy i 100 ludzi z personelu pomocniczego, ale to z pozoru tylko jest dużo. Ledwo wystarczy przy obecnej sytuacji. Na pożegnanie Rampart powiedział doktorowi, że nie wyjedzie dlatego, że jest tchórzem, ale dlatego, że chce odzyskać kobietę. Pojawił się Taru i powiedział, że ojciec panelu również do nich dołączy. Doktor odparł, że cieszy się, że jest lepszy od swojego kazania. W umówiony dzień Rampart pojawił się 5 minut przed czasem, jednak nikt się nie pojawił. Po 20 minutach próżnego czekania ujrzał Gonzalesa, który wyjaśnił, że coś musiało im przeszkodzić. W tej branży nie wszystko układa się gładko. Powiedział, żeby zjawił się jutro. Rampart westchnął. Następnego dnia zjawił się gdzie trzeba i Gonzales zapoznał go z dwoma młodymi ludźmi, którzy byli do siebie podobni, więc Rampart wywnioskował, że to bracia. Marcel i Luis zaczynają służbę za 2 dni. Będą na straży przez tydzień i trzeba wybrać najbardziej dogodny czas. Przy bramie jest ich 4, pozostali to zawodowi wojskowi, więc nie ma mowy, żeby ich wtajemniczać. Zdarza się, że część nocy spędzają w barze, więc niech u nich zamieszka, a kiedy będzie dogodna chwila, to po niego pójdą. Trzeba się pospieszyć, bo nie wiadomo, czy nie podwoją straży za jakiś czas. Jeden z braci spytał, czy mogą otrzymać zaliczkę, ale Gonzales powiedział, że nie ma potrzeby, bo to przyjaciel i koszty ureguluje przy wyjeździe. Umówiono się na kolejne spotkanie. Rampart, idąc do swojego hotelowego pokoju, spotkał Taru. Umówili się wieczorem razem z doktorem Ryu w barze. Rozmawiali przy alkoholu. Taru powiedział, że szkoda, że dziennikarz opuszcza miasto, bo mógłby się przydać w służbach sanitarnych. I zapytał, czy te informacje nie byłyby mu potrzebne. Rampart namyślił się i rzekł, że bardzo potrzebne. Nazajutrz Rampart udał się znów do hiszpańskiej restauracji. Była 19:30. Czekał. Zamówił kolację. O 20:30 skończył jeść i nadal czekał na Gonzalesa i dwóch braci. O 21:00 sala restauracji była już pusta, więc zapłacił i wyszedł. Udał się do kawiarni naprzeciw i zastanawiał się, jak znaleźć Gonzalesa. Nie znał go adresu. Tyle już zostało zrobione w tym kierunku, że nie może tego zaprzepaścić. Rankiem udał się do doktora Ryu zapytać, gdzie może spotkać Cotarda. Cotard miał być u doktora jutro wieczorem, więc zaprosił również dziennikarza. Cotard zjawił się u doktora Ryu, był tam też Taru. Opowiadali mu, że jeden pacjent wyzdrowiał. Dla Cotarda to było niemożliwe, bo dżuma nie wybacza. A jednak zdarzył się jeden przypadek. Mimo wszystko sytuacja jest poważna i dlaczego Cotard nie chce dołączyć do służb sanitarnych? Cotardowi dobrze jest z dżumą i nie chce jej przeszkadzać. Taru powiedział, że faktycznie, gdyby nie dżuma, to już dawno by go aresztowali. Cotard się zdenerwował, ale Taru go uspokoił, że ani on, ani doktor nie będą na niego donosić. Cotard wyznał, że czeka go więzienie, że nie mógł znieść myśli, że pozbawią go mieszkania, przyzwyczajeń, znajomych, dlatego próbował się powiesić. Przyszedł Rampart i dowiedział się, że Cotard nie zna adresu Gonzalesa, ale mogą jutro umówić się znów w kawiarence. Tam wyznaczyli Gracji spotkanie na wieczór lub na następny dzień. Wieczorem się nie zjawił, dopiero nazajutrz. Nie wiedział o tej sytuacji, ale zamykano całe dzielnice, aby sprawdzać zameldowania. Możliwe, że Gonzales i dwóch braci nie mogło się stawić na spotkanie. Może znów skontaktować go z Raulem, ale najwcześniej za 2 dni.
Wszystko musiał załatwiać od początku. Wieczorem do Ramberta przyszedł doktor Liu wraz z Taru. Powiedział, że oni zapewne znów się nie pojawią. Usłyszeli odgłos dwóch wystrzałów. Pies albo ucieczka. Rambert powiedział, że był na wojnie w Hiszpanii. Walczył po stronie, która zwyciężyła. Nie wierzy w bohaterstwo. Nie jest ono łatwe, ale zabójcze. Ma dość ludzi umierających dla idei. Interesuje go tylko żyć i umierać dla tego, co się kocha. Doktor powiedział, że człowiek to nie idea, więc nie walczą dla idei. Doktor nie chciał odwodzić go od jego zamiarów i przekonywać, ale w tym wszystkim nie chodzi o bohaterstwo, tylko o uczciwość. To jedyny sposób walki z dżumą. W przypadku Ryu uczciwość polega na wykonywaniu zawodu. Rambert może źle robi, wybierając miłość, ale oni dwaj pewnie nie mają nic do stracenia, dlatego łatwiej im być po tej drugiej stronie. Doktor Ryu powiedział, że mają robotę, więc wychodzą. Na odchodne Taru zapytał dziennikarza, czy wie, że żona doktora jest schorowana i przebywa w sanatorium daleko stąd. Rambert zadzwonił następnego dnia do doktora Ryu i zapytał, czy przyjmą go do pracy, dopóki nie znajdzie sposobu na opuszczenie miasta. Doktor zgodził się.